AI w Photoshopie jest coraz lepsze i w ostatniej aktualizacji, czyli 26.3 w Photoshopie beta, o tym będę wspominał, że jest to Photoshop beta, jest niesamowita, bo wyszła nowa funkcja, a w tej nowej funkcji można zaznaczać co się chce, zmieniać kolor jak się chce, generalnie jest wyjątkowo, wyjątkowo proste, dlatego chodźcie do Photoshopa beta. Ja wam to wszystko opowiem i pokażę. No dobra, mam dla was dwie właściwie rzeczy. Pierwsza to jest właśnie wykrywanie osób i możliwości są nieograniczone, bo zobaczcie, kiedy wejdziecie do Photoshopa beta, to musicie pamiętać, żeby włączyć Photoshopa beta, a nie zwykłego. Więc kiedy wejdziecie Macie jakieś zdjęcie pobrane albo zrobione przez was, to odblokujcie sobie warstwę klikając w tą kłódkę i w tym momencie wybierzcie narzędzie z tej grupy, czyli zaznaczanie obiektów. W tym momencie Photoshop sprawdzi, oczywiście, jeżeli to kółko się kręci, sprawdza na zdjęciu, ile jest osób. I jeżeli macie tutaj tą zakładkę Zaznaczanie osób, to zobaczcie, w tym momencie automatycznie wykryło mi cztery osoby. Tyle ile jest na zdjęciu, więc w sumie jest poprawnie. I teraz, co możemy z tym zrobić? Możemy zaznaczyć wszystkie osoby. Możemy zaznaczać pojedynczo każdą z nich najeżdżając. Zobaczcie, jeżeli na przykład chciałbym tą czarną panią, czy też mulatkę, nie wiem. Po lewej stronie zaznaczyć, klikam w nią, mam ją zaznaczoną najpierw jako całą osobę. Widzimy ją w tej fioletowej takiej obwódce. Natomiast możemy zrobić więcej, bo zobaczcie, że mamy tutaj wyszczególnione konkretne elementy, czyli włosy, nie wiem, ubranie, górna część, oczy i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli chcielibyśmy coś więcej, to macie tutaj wszystkie rzeczy i zobaczcie, jak najeżdżacie, to możecie do sobie wszystko zrobić. Możecie na przykład wybielić tylko i wyłącznie zęby, albo możecie na przykład spróbować zmienić górną część. Część, kolor górnej części, na przykład, czyli sweter. Czyli wybieram ubranie górnej części, klikam po prostu w to i klikam zastosuj. Zobaczcie, że w tym momencie mam zrobione zaznaczenie. Bezpośrednio ja nic nie robiłem lasem, nie robiłem piórem. Samo. Sam AI mi to wykrył, i w tym momencie, jeżeli macie to zrobione, przełączacie się narzędziem tutaj na zwykłe przesuwanie i przechodzicie na przykład. Jeżeli chcielibyśmy zmienić kolor i sprawdzić, jak to działa, no to przechodzimy tutaj na dół do zakładek tutaj z warstwami do pasowania, wybieramy sobie barwa nasycenia. Oczywiście automatycznie zrobiła nam się maska na warstwie, dlatego że zrobiliśmy przy zaznaczonym elemencie. Jeżeli macie zaznaczony element, klikniecie w jakąkolwiek maskę warstwy, to wczyta się od razu na masce warstwy właśnie to zaznaczenie. W tym momencie, jeżeli weźmiemy na przykład koloruj, to zobaczcie, że już widzimy, że nasz kolor zrobi bardzo intensywny, żebyśmy widzieli co robimy. Zobaczcie, jak będę zmieniał kolory, to widzę, że działa to tylko na sweter, czyli na tą maskę, którą mamy tutaj mogę to sobie sprawdzić klikając w to właśnie z kontrolem widzę że wczytuje mi się to zaznaczenie ewentualnie mogę to sprawdzić klikając z altem tutaj Przytrzymuję alt klikam lewym klawiszem i mam zaznaczone dokładnie to możecie sobie tutaj poprawić jeżeli wiecie że coś jest źle zrobione klikam z altem ponownie i zobaczcie że w łatwy sposób mam możliwość zmienić kolor swetra na przykład na jakiś taki niebieski jeżeli z za intensywny albo za mało intensywne to możecie sobie tymi suwakami to wszystko tutaj pozmieniać. Dodatkowo zobaczcie, że jeżeli z jakiegoś powodu coś wam się nie zaznaczyło, no to wybieracie maskę warstwy, wybieracie zwykły pędzel i kolorem oczywiście białym domalowujecie całą resztę, czyli w tym momencie jeżeli coś się nie zaznaczyło, tak jak potrzeba, no to możecie zrobić to manualnie, ale większość pracy robi za nas Photoshop. W tym momencie sprawdzamy sobie, czy jeszcze coś potrzebujemy. Jeżeli widzimy, że tutaj gdzieś między włosami coś nie wyszło, no to oczywiście możecie wziąć, zmienić pędzel na bardziej taki miękki, zmniejszyć jego krycie na przykład do 25% i delikatnie sobie tutaj zacząć malować tym niebieskim tylko po tych miejscach, które potrzebujemy i sobie to wszystko Poprawiamy. Dodatkowo sprawdźmy, czy poradzi sobie z włosami, no bo z włosami zawsze jest problem, żeby je zaznaczyć, a potem zmienić, na przykład, kolor. Więc oczywiście sprawdźmy, przechodzimy do narzędzia do zaznaczania i wybieramy zaznaczanie osób. W tym momencie Photoshop oczywiście wykrywa je po raz kolejny, no bo nie zapamiętuje tego. Mamy już te osoby, więc klikam w odpowiednią, zaznaczam tutaj zakładkę włosy i przechodzę do zastosuj. W tym momencie oczywiście to zostanie zastosowane i zobaczcie, kiedy mam już zaznaczenie, zmieniam oczywiście narzędzie do narzędzie do przesuwania. Po to, żebym jeżeli będę tutaj coś przesuwał, to żeby nie widział cały czas zaznaczenia i nie kliknął i nie zmienił zaznaczenia, więc przesuwam sobie narzędzie, wybieram do przesuwania i zobaczcie, teraz wszystko jest w porządku. Oczywiście wybieram tutaj narzędzie do barwa nasycenie, czyli dokładnie po to, żebym znowu zmienił kolor naszych włosów, w tym momencie mogę przesunąć nasze zdjęcie, nieco przybliżyć i zobaczmy, jaki efekt uzyskamy. Jeżeli wezmę kolor, zmieniam kolor na na przykład jakiś taki taki na przykład. Niech będzie. I zobaczcie, wygląda to naprawdę dobrze, jak na tak szybką funkcję za pomocą AI. Możemy to oczywiście poprawiać. Wybieramy maskę warstwy, wybieram zwykły pędzel i jeżeli coś nam nie pasuje, zobaczcie, tutaj mamy taki dziwny efekt, to mogę wybrać oczywiście kolor czarny, żebym usuwał i z małym natężeniem krycia usuwam te twarde krawędzie, żeby tak bardzo to nie było widoczne. Sprawdzam sobie oczywiście inne miejsca na mojej grafice. Jeżeli wszystko jest w porządku, ja tutaj nie widzę większych problemów, to mogę sobie odsunąć i zobaczcie, że w łatwy sposób zmieniliśmy zarówno włosy, jak i oczywiście sweter. Możliwości są właściwie nieograniczone, bo możemy na przykład zaznaczyć jakąś osobę i spróbować ją usunąć. Przejdźmy do drugiej grafiki i zobaczcie. Mamy tutaj komplet czterech osób, i chciałbym na przykład tą w środku usunąć. Jeżeli chcielibyśmy robić to sami manualnie. No, trochę byśmy się nakłopotali, bo chociażby dlatego, że tutaj ten pan ma z tyłu rękę, więc musielibyśmy ją jakoś dorobić. Do tego ta szyba, coś tam za tą kobietą, więc no, trochę byłoby problemu. Natomiast sprawdźmy, jak to można zrobić za pomocą AI. Więc w pierwszej kolejności oczywiście wybieram narzędzie do zaznaczania i czekam, aż Photoshop wyklei mi oczywiście osoby na mojej grafice. Kiedy to zrobi. To na przykład zaznaczam sobie właśnie tą osobę. Klikam w nią, jest cała osoba, klikam zastosuj. Jeżeli moje narzędzie do zaznaczania już to zrobi, to zobaczcie, że jest jeden problem, który się pojawia, ponieważ laptop nie jest osobą tak sobie wymyślił photoshop, więc zaznaczam lasso i po prostu dorysowuję. z plusem dorzucamy do zaznaczenia, więc jakby dorysowujemy kolejną część tego samego zaznaczenia, dorzuciłem to co, to czego nie zaznaczył nam photoshop, możecie oczywiście jeszcze sprawdzić czy coś tutaj nie pominął i powiedzmy, że tak mogę zostawić, ostatnią opcją jest zaznaczenie trochę większe, żebym jeszcze dodatkowo trochę tła pobrał, więc muszę przejść do zakładki zaznaczenie, zmień i rozszerzenie mojego zaznaczenia. W tym momencie rozszerzę to na przykład o jakieś 2 piksele. Zobaczcie, że moje zaznaczenie wyszło poza obrys naszej kobiety, jak spojrzymy sobie na blisko. I teraz wystarczy, że wejdę w wypełnienie generatywne. I teraz powiem wam jedną rzecz. Jakiś czas temu, przez długi okres czasu, właściwie Photoshop nie wymagał. Jeżeli chcieliście coś usunąć, mieliście nie wpisywać tutaj nic. Natomiast teraz przy nowym Adobe Firefly, który wszedł jakiś czas temu do Photoshopa w wersji 3, czyli w tej naprawdę mądrej i fajnej. No to trzeba coś wpisywać tutaj. I ja po prostu, żebym chciał to usunąć, to wpiszę remove i w tym momencie zobaczcie, klikam general i za chwilkę otrzymamy trzy opcje i zobaczymy, czy Photoshop rzeczywiście nam to usunie. Nie jest to proste, bardzo często zastępuje to inną osobą, ale mam nadzieję, że Adobe Firefly 3 jest od tego mądrzejszy. No i mamy trzy opcje. Odsunę sobie to troszkę dalej. Przesunę ten pasek, żeby nam nie przeszkadzał. I zobaczcie, w tym momencie naszej osoby nie ma. Jest rewelacja jak dla mnie. Mamy oczywiście trzy opcje, więc możemy sobie sprawdzać. Gdzieś tutaj nawet dorysowało temu panu jakiś tutaj blok z czymś. Chyba kartkami, tu może jakiś tablet, a w trzeciej opcji nie ma nic, więc jakby. Oczywiście te rzeczy możecie sobie dalej poprawiać, ale generalnie naszej osoby nie ma o to nam chodziło. W łatwy sposób to zrobiliśmy, bardzo szybko. No i tych rzeczy, które możemy robić za pomocą tych zaznaczeń jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo, bo jeżeli na przykład chcielibyśmy w szybki sposób poprawić zęby i wybielić te zęby, no to zobaczcie, jakie to proste, bo wystarczy, że zaznaczę sobie oczywiście. To narzędzie, do zaznaczanie obiektów, zaznaczanie osób. W tym momencie powinny być trzy osoby na naszej grafice swoją drogą. No i właściwie są trzy, więc w łatwy sposób to się zmienia, więc widać, że to ja rzeczywiście myśli. I teraz zaznaczam sobie moją osobę, dodatkowo tutaj wybieram zęby, zastosuj i w tym momencie, kiedy mam już zaznaczenie zębów, klikam oczywiście strzałkę i zróbmy sobie to również na przykład barwą nasycenie. W tym momencie chciałbym po pierwsze zdjąć kolor z zębów naszej pani, jednocześnie jeżeli chcielibyście nieco wybielić, no nie róbcie tego w ten sposób, bo to jest bardzo, ale bardzo nierealistyczne. Odsuniemy trochę dalej, jak widzicie, no wygląda słabo. Ale jeżeli troszkę gdzieś przesuniecie na nawet takie plus 15, zobaczcie jaka jest różnica pomiędzy zębami. Ten deseń i w ten. Moim skromnym zdaniem ta aktualizacja naprawdę dużo pomoże i szybciej będziemy robić jakieś takie rzeczy typu zmiany koloru włosów zmiana koloru ubrań, usuwanie kogoś i tak dalej tak dalej no bo Photoshop nam to ułatwił w ostatniej aktualizacji. Więc jeżeli jeszcze jej nie zrobiliście, to zróbcie i pamiętajcie o tym, że jest to na razie w Photoshopie beta. Żebyście nie szukali tego w zwykłym Photoshopie. Jeżeli macie jakieś pytania, albo w ogóle opinie na ten temat, czy ta rzecz, ta funkcja Wam się podoba, to dajcie oczywiście znać na dole pod filmem w komentarzu. A na dzisiaj to oczywiście wszystko. Było miło. Się skończyło. Cześć.